Ciebie. Mam pytanie, bo oprócz telewizji możemy Pana spotkać też na deskach teatru. Mhm. Dziś Małżeństwo to morderstwo, taki tytuł spektaklu. O czym to opowiada? Oczywiście, jak sam tytuł wskazuje, o miłości. Ale o miłości niełatwej, takiej, która ma zarówno momenty czułości, tkliwości, jak i gorsze emocje. Możesz mi wyjaśnić, dlaczego ciągle tu jesteś? No, żebyśmy się znowu zeszli. On jako pisarze. Słuchaj, musimy napisać dalszy ciąg przygód kryminalnych panny Czarny. To jest straszna kasa wolna. Odpowiem ci legendarnym cytatem z Williama Shakespeare'a. Nie. Takie chwile, kiedy chcielibyśmy kogoś rozszarpać. Oczywiście tego nie robimy, ale wszyscy te emocje znamy. No i trochę o tym. Tutaj właściwie jak w paru już przypadkach moich realizacji teatralnych, fabuła jest pewnego rodzaju pretekstem do opowieści o właśnie o uczuciu, o potrzebie bliskości, o lęku przed samotnością i o tym, że warto być dla siebie dobrym, znaczy dobrym dla drugiego człowieka, dla najbliższej osoby, bo to jest chyba w życiu najważniejsze. Tak. Bardzo ważne. I teraz ważne. Ciągnij. Mocniej boli, mocniej. Dobra, poczekaj, teraz ja zagram, że mnie udusiłaś, dobrze? Uważaj. A widzisz w porządku? Mam cię wreszcie i to nie jest tam jakiś głupi jodoli krzyżyk, tylko to jest warte trzech krzyży. Zapisz sobie, jak zwykle będę dwa do... Zapisz sobie cztery. Tak, to jest bardzo ważne.